Nie dam rady. Co mi dał ten zawód? Przygoda mojego życia. To jest jedna z najprzyjemniejszych i najweselszych rzeczy, jakie mi się w życiu przydarzyły. To, że w pewnym sensie trenuję empatię, mianowicie muszę zrozumieć zupełnie inne osoby niż ja. Dzięki temu, że jestem aktorką, nie boję się ludzi. Nauczył mnie życia mój zawód. Wyczynowej jazdy samochodem, tajskiego boksu, jazdy konnej. I na pewno ten zawód mi pozwolił przeżyć różne życia. Zawsze w pracy jestem na wakacjach jakby, bo robię to, co lubię najbardziej. Nie wiem, przychodzi mi tylko do głowy, co mi zabrał. Zdrowie mi zabrał, prawie życie mi zabrał, duszę moją mi skradł. Jakąś intymność i tutaj trzeba bardzo mocno stawiać granice. Myślę, że też trudno się starzeć przed kamerą. Ja to już czuję. Chaos. Ceną bycia aktorką jest chaos. Brak systematyczności, regularności. Niczego nie straciłam. Ja myślę, że każdy z nas płaci ogromną cenę. Żeby ten niedzwoniący telefon na przykład nie podkopywał wiary w siebie. Bardzo nas porównują, oceniają, mówią: ojej, o, taka pani jest malutka, albo tak się pani zestarzała. To są ci mili, ale są tacy, którzy mówią: w ogóle pani nie poznałam, zupełnie inaczej pani wygląda. Nasze młode koleżanki są fantastyczne. Oglądam je z przyjemnością, znam wiele osobiście, podziwiam ich karierę, trzymam kciuki. Ilekroć z nimi się spotykam w pracy, jestem absolutnie zachwycona ich energią, naturalnością. Mam poczucie, że bardzo podobne są do nas. Dziewczyny, które zaczynają, są niezwykle wrażliwe i niezwykle kruche. One są moimi partnerkami, są moimi siostrami. To jest pokolenie, które też potrafi stawiać granice, a ciągle w bardzo patriarchalnym społeczeństwie, w jakim żyjemy, to jest bardzo ważne. Co mogłabym powiedzieć i poradzić moim młodszym koleżankom? Ten zawód musi kosztować. Nie ma tylko blichtru przyjemności, pięknych sesji. Czasami dostaje się też po dupie. Nie przeżywajcie wszystkiego na 200%, bo to zamyka pewne rzeczy. Pan pyta o radę dla młodszych aktorek? Co ja bym mogła poradzić młodszym aktorkom, żeby się odpieprzyły od siebie? Moja ulubiona rada: nie słuchać żadnych rad. Festiwal Polskich Filmów w Gdyni to dla mnie... To dla mnie historia. Szpilki, w związku z nimi męka, ale też radość. Tak naprawdę dla mnie najważniejsze są spotkania z ludźmi. My często w biegu, w ferworze pracy nie mamy takich chwil, żeby sobie pogadać po prostu o filmach, które robimy i o tym, czym one dla nas są i żeby też miło spędzić czas, więc same dobre wspomnienia i bardzo, bardzo lubię ten festiwal. Z radością wracam do Gdyni.